Aleluja, dzień dobry. Witajcie słuchacze, oglądacze. Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Hallelujahua. Jezus żyje, diabła bije. Dobrze jest pokrzyczeć z rana na cześć Stwórcy naszego Pana. Kochani, sobie słucham Dzieje Apostolskie na moim smartfonie i Paweł Apostoł często był przesłuchiwany z powodu domniemanych różnych przestępstw przeciwko prawu ojczystemu, prawu Bożemu. I wiele razy deklarował, że nie popełnił nic takiego, co podpadałoby pod karę śmierci. Jeśli by tak było, że apostoł Paweł uczył o tym, że nie trzeba szabatu zachowywać i nakłaniałby narody wokół do porzucenia zachowywania przykazań Bożych, to kwalifikowałby się pod karę śmierci. No, o tym właśnie mówi Słowo Boże, że karą za grzech jest śmierć. Tymczasem wielu tutaj pastorów na internecie taką naukę przedstawia, że po prostu Paweł Apostoł, czy apostołowie generalnie zalecali, aby nawracający się z pogaństwa ludzie nie zachowywali przykazań Bożych. Do dzisiaj to jest takie myślenie głupie, że szabat dla Żydów, a dla chrześcijan niedziela. No, to jest nieprawda. Jest to fałszywa nauka. Karą za grzech jest śmierć. Grzech to jest przestępstwo prawa Bożego. Jeżeli ktoś przestępuje czwarte przykazanie dekalogu, to nie ma znaczenia, czy jest Żydem, nie Żydem, białym, czy żółtym, czy czarnym. To nie ma znaczenia. Grzech to jest przestępstwo prawa Bożego. I nawet Mesjasz Pan przecież powiedział, że szabat został ustanowiony dla człowieka, nie dla Żyda, dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I to, co po prostu religia kultowa taka żydowska, judaizująca religia, uczy na temat szabatu, to robi właśnie z tego przykazania Bożego ciężar dla ludzi poprzez dodawanie różnych niepotrzebnych, zupełnie dziwnych regulacji związanych z zachowywaniem szabatu. Tymczasem popularne tak zwane chrześcijaństwo wie, jak świętować niedzielę. No nie ma nikt z tym problemu. Nawet tutaj taki pastor Cyrika schwalił się na necie w swoim świadectwie, że on w niedzielę nie pracował. Ale jak zaczyna się mówić o zachowywaniu świętości soboty, to wtedy zaczynają się problemy. No to wtedy się manifestuje duch tego świata. Rebelia. Szatan się wtedy manifestuje. Jego myślenie. O, fabryki trzeba wyłączyć. Prądu wtedy nie wolno używać. Samochodem nie wolno jeździć, bo tam jest ogień rozpalony w silniku. Po prostu cały idiotyzm w powietrzu, który wisi. To jest po prostu opresja demoniczna. Najzwyczajniej duchowy atak przeciwko prawdzie Bożej. No, ale to miało być krótkie wideo poranne. Się rozgaduję. W jakże wdzięcznym zawsze temacie zachowywania przykazań, mądrych przykazań i instrukcji naszego Stwórcy. B-I-B-L-E, Bible. Basic instruction before leaving earth. Niektórzy mówią, before leaving earth. Przed opuszczeniem ziemi. Ale jest jeszcze lepszy wykład tego spellingu. B-I-B-L-E, Bible. Basic instruction before leading earth. Leading, leaders. Ci, którzy będą rządzić. Tak jak w objawieniu Jana Chrystus mówi. Temu, który do końca pełni moje uczynki i zwycięzcy, dam władzę nad narodami, będzie rządził nad narodami rózgą z żelaza, będą narody jak skruszone naczynia gliniane. No to widzicie, tam jest zapowiedź taka, że narody nie będą koniecznie takie skłonne do zachowywania przykazań Bożych. Trzeba będzie rózgą z żelaza porządku ich nauczyć. I powstają ludzie, którzy już mają w sobie tą gotowość do wzięcia tej rózgi z żelaza i tak delikatnie te nieposłuszne owieczki, czy te koziołki do porządku będą ustawiać.
to ja rozumiem, dlaczego żarliwość się pojawia w nas, Izraelu Boga żywego. Żarliwość dla przykazań Jego. Dlatego, że On nas przygotowuje do tego, co przyjdzie w najbliższej przyszłości. Do Jego powtórnego przyjścia, do Jego rządów, do Jego panowania na tym świecie. Hallelujah. Go home, study your Bible. Miejcie błogosławiony dzień. Niech świeci słońce Tory nad wami, usunie wszelki diabelski cień. Hallelujah. Do usłyszenia, do zobaczenia.